Siemanko, z tej strony Budka. W dzisiejszym odcinku po raz drugi zaprezentujemy Fity Japsona. Ten odcinek sponsorowany jest przez aplikację Hype Hunter, która wysyła powiadomienia o najlepszych promocjach na ubrania, buty i akcesoria. Dostępna jest na iOS-a i na Androida. Linki macie oczywiście w opisie, więc zapraszamy do pobierania. A teraz lecimy z odcinkiem. Pierwszym klipem, którym dzisiaj Wam przedstawimy, jest klip o nazwie Daddy Shoes, o którego było bardzo wiele zapytań. Na pierwszym ujęciu, tak jak widzicie, Japson wystąpił w welurowym dresie. Bluza, jak i spodnie są marki Adidas i kosztują odpowiednio 379 zł oraz 329 zł. Mamy tu również buty Easy 500 w kolorystyce Blush. Ich retail wynosił $200, a teraz z drugiej ręki można je dorwać za około $350. Na kolejnym ujęciu Japson ma na sobie płaszcz marki Home is Wonderland. Jego retail wynosił 399 zł, jest aktualnie wyprzedany i pochodzi z kolekcji z 2016 roku. Bluza to kolaboracja Supreme Comme des Garçons. Jej retail wynosił $178 i teraz z drugiej ręki możecie ją złapać za $550. Następnie mamy nerkę Marcelo Burlon. Cena wynosi 1500 zł i możecie ją kupić na Witkacu. Mamy tu również buty, tak jak poprzednio Easy, tylko tu są 700 w kolorystyce Solid Grey. Ich retail wynosił $300 i dorwiecie je w przedziale $350-$400. Kolejne ujęcia z tego klipu. Tutaj mamy sweter od Supreme w kolaboracji z Lacoste. Sweter kosztował w retailu $188. Aktualnie możecie go darować z drugiej ręki, na przykład na StockX albo na jakichś grupkach. Dalej mamy buty. Jest to kolaboracja Adidasa z Rafem Simon, model Oswego. Aktualnie można go kupić za 1500 zł, na przykład na Chmielnej. Alternatywą do tych butów może być na przykład model Young 96, którego retail wynosi 400 zł, ale często można go na różnych promkach dorwać taniej. Ostatnio nawet na Zalando był chyba za 230 zł, no, coś takiego. Była obniżka 30%. Tak. Tego. Kolorystyka jest bardzo podobna, więc polecamy. I ostatni fit z tego klipu. Kurtka, którą tutaj widzicie na ekranie, pochodzi od marki Kenzo i kosztuje niecałe 3000 zł. Krunek, który możemy też na jednym ujęciu tutaj zauważyć, to Adidas i kosztuje 450 zł, również cały czas dostępny. Niżej mamy spodnie, pochodzą od marki Philip Plain. Niestety dokładnie tego modelu nie znaleźliśmy, ale ogólnie spodnie od tego niemieckiego projektanta chodzą w okolicach 2500-3000 zł. Jeśli chodzi o spodnie Japsona, to ciężko nam zweryfikować większość, które ma na klipach czy na zdjęciach, ale ogólnie z tego co wiemy, to on nosi takie high-endowe marki, których ceny właśnie wynoszą no więcej niż na przykład większość jego butów, tak? Czyli no, są to drogie spodnie za czterocyfrowe kwoty. Na samym dole mamy buty z kolekcji Adidas Dragon Ball. Jest to model Young 1, którego cena wynosiła 749 zł w retailu, ale z drugiej ręki można kupić za podobną cenę, a nawet mniejszą. W tym momencie przechodzimy do klipu numer 2, Ukryty krzyk w mieście. Okulary, które ma na sobie Żaba, są to vintage'owe okulary pochodzące ze sklepu BRC Vintage, a ich cena jest nieznana. Następnie mamy spodnie Yoshi Yamamoto. Prawdopodobnie są to te spodnie, które podaliśmy Wam w linku, a ich cena wynosi 700 euro. Mamy tu również buty Adidas Y-Free za $400 i przygotowaliśmy tutaj zamiennik Adidas Tubular Runner za 214 zł. Teraz przechodzimy do kolejnego klipu. Okulary, które możemy tutaj zobaczyć na Japsonie, pochodzą od sklepu Cukier Puder Vintage Store. Nie wiem, czy one są przez nich produkowane, czy nie, ale tak czy siak okulary kosztowały 130 zł i jeszcze chyba jest żółta kolorystyka dostępna. Dalej mamy bluzę, która no, jak z daleka już widać pochodzi od Supreme. Jest to kolaboracja z Fox Racing. Bluza ogólnie przeznaczona raczej na motocrossa, tak? Motocrossa, tak jest. Retail tej bluzy wynosił $138. Na resellu oczywiście ceny są wyższe. Spodnie pochodzą z warszawskiego sklepu BRC Vintage, czyli tak samo jak na przykład okulary z poprzedniego fitu. Cena tak samo nieznana. A na koniec mamy buty. Jest to kolaboracja Gosza Rubciński z Adidasem. Model Copa Trainer. Retail tych butów wynosił $290, ale też z tego co patrzyłem, to było dużo przecen na te buty, więc można było je wyrwać taniej. Nie wiem czy dalej, możliwe, że są już wyprzedane. Pozostając przy klipie Internet Wave, przechodzimy do kolejnego ujęcia. Żaba ma tutaj na sobie bluzę Adidas Alexander Wang. Jej retail wynosił $130 i jest ona wyprzedana. Mamy tutaj zamiennik, ten sam tees, tylko że krótki rękaw, za 495 zł. Mamy tutaj również spodenki marki Moschino, a ich koszt prawdopodobnie wynosił 400-500 zł. Na sam koniec z tego ujęcia mamy również buty od Adidasa POD, dostępne za 399 zł w sklepie Adidasa.
Ostatni fit z tego klipu. Gogle pochodzą od marki Tripout. Jest to chyba polska marka. Kosztują 239 zł i mają tutaj chyba takie kaktusy na tym pasku. Dalej mamy ogrodniczki. Tutaj sprawa wygląda tak, że prawdopodobnie są tutaj ponownie skustomizowane przez Jepsona, ponieważ te ogrodniczki oryginalnie wyszły tylko z takim białym poplamieniem, a Jepson ma tu już je w pełni kolorowe, więc albo po prostu sam sobie to skustomizował, albo ta marka wysłała mu inny model specjalnie dla niego, czy cokolwiek. Tak czy siak, te ogrodniczki chodziły za 99 euro i aktualnie są już wyprzedane. Na dole mamy buty Adidas Young 1. W kolorystyce pomarańczowej retail tych butów wynosił 499 zł. Czwarty klip, DMT. Mamy tutaj dla Was przygotowane dwa ujęcia. Na pierwszym ujęciu kurtka Helly Hansen, 735 zł. Long sleeve od Acne Studio za 139 euro i jest aktualnie wyprzedany. Oraz buty Y-Free, 1500 zł, które są dostępne. Na drugim ujęciu mamy dwóch Jepsonów grających ze sobą w ping-ponga. Jepson grający po lewej stronie ma dres od Adidasa w kolorystyce żółtej. Bluza z tego zestawu kosztowała 329 zł, natomiast spodnie 279 zł i są dostępne na stronie Adidasa. Jepson grający po prawej stronie ma natomiast na sobie bluzę również od Adidasa. Jej retail wynosił 90 dolarów, jest wyprzedana, natomiast spodnie retail ich wynosił 80 dolarów i również są wyprzedane. Teraz przechodzimy do klipu Superman i na pierwszym ficie widzimy od góry headband od Supreme, oczywiście w kolaboracji z New Era. Retail tego headbanda wynosił 32 dolary. Koszulka, którą tutaj możemy zobaczyć, była już we wcześniejszym ficie Supreme Fox Racing i buty Adidas Young 1 w takiej kolorystyce, jak Wam teraz pokazujemy na ekranie. Retail oczywiście 499 zł i są wyprzedane. Z tego co kojarzę, możliwe, że był restock, czy nie był? Mi się zdaje, że nie. Jeśli są dostępne, to na pewno będziecie mieli link w opisie. I kolejny fit z tego teledysku. Ponownie headband od Supreme New Era, tylko że w kolorze niebieskim i z sezonu Fall Winter 2016. Retail ten sam co wcześniej. T-shirt, który możemy tutaj zobaczyć, pochodzi od marki Guess w kolaboracji z A$APem Rockim. Nie wiem, czy akurat ta kolorystyka była dostępna w Polsce. Jeśli była, to retail wynosił 329 zł. Tak czy siak na pewno jest wyprzedana, a za granicą możecie kupić na przykład z drugiej ręki za około 200 dolarów. Dalej mamy ogrodniczki od Life is Porn, te same, które były w klipie Internet Wave. I na koniec buty, te same co w poprzednim ujęciu. Ostatnim ujęciem, który Wam przedstawimy, jest gościnny występ Jepsona u Kuby Wojewódzkiego. Kto oglądał ten odcinek, jak ten wie, że była niezła śmiechawa. Koszulkę, którą ma na sobie żaba, pochodzi od Guessa w kolaboracji z A$APem Rockim. Jej retail wynosił 329 zł. Mamy tutaj również buty Adidas Human Race w kolaboracji z Pharrellem Williamsem. Ich retail wynosił 1100 zł. Na przykładzie tych butów nakręciliśmy filmik o tym, jak sprzedawać na StockX, do którego obejrzenia Was zapraszamy. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Zachęcamy Was jeszcze raz do pobrania aplikacji Hype Hunter, tak jak mówiliśmy na początku odcinka, linki macie w opisie. Następny odcinek z naszą gwiazdy pojawi się pewnie niedługo, ponieważ tak jak mówiliśmy wcześniej, zwiększamy tempo, odcinki będą się pojawiały częściej. Zostawcie też oczywiście suba na naszym kanale, tam na dole kliknijcie. To nas na pewno będzie motywowało jeszcze bardziej do robienia tych odcinków. Odwiedźcie też nasze profile na social media. My się z Wami teraz żegnamy, do zobaczenia, cześć!